Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj będzie odcinek o Adzie Rusowicz, niesamowitej gwieździe polskiej sceny muzycznej, która nazywana była królową Big Beatu. Zawsze pozytywna, uśmiechnięta, będąca wzorem, jeśli chodzi o modę dla wielu, wielu Polek. Dla swoich dzieci była kochającą mamą, a dla fanów gwiazdą. I mimo, że odeszła zdecydowanie za szybko, to dla swoich fanów nadal jest gwiazdą, do której chętnie wracają dzięki piosenkom Duży Błąd, Za daleko mieszkasz miły, czy Nie pukaj do mych drzwi. Bardzo ciekawy jest też wątek jej romansów z Niemenem, czy na przykład z Davidem Bowie. Myślę więc, że dzisiejszy odcinek będzie bardzo ciekawy. Dziś przed Wami historia Ady Rusowicz. Ada Rusowicz urodziła się 8 września 1944 roku w Wilnie, ale dzieciństwo spędziła w Dzierzgoniu. W 1962 roku ukończyła liceum. Następnie w Olsztynie podjęła naukę zawodu nauczycielki. Jednak jednocześnie zainteresowała się też muzyką i zaczęła współpracę ze studenckimi grupami muzycznymi. Przełomem był rok 63, kiedy zdobyła drugie miejsce na Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie. Rok później wzięła udział w przesłuchaniu do chórku Czesława Niemena o nazwie Błękitne Pończochy. Niektóre źródła podają także nazwę Niebieskie Pończochy, który towarzyszył formacji Niebiesko-Czarni. Obok niej zostały wybrane również dwie dziewczyny. Ten chórek nie występował z zespołem jakoś bardzo długo, ponieważ uznano, że nie ma takiej potrzeby. Jednak w tym czasie Adę Rusowicz i Czesława Niemena połączyło nieco więcej niż tylko życie zawodowe. Muzyk był jednak żonaty i miał dziecko. Czesiek był wtedy zakochany w czarnej muzyce soulowej i sam chciał stworzyć taki zespół. Jeździł trochę po kraju, aż w małym miasteczku Dzierzgoń, o ile się nie mylę, znalazł Adę, która wygrała przesłuchania spośród wielu innych dziewcząt. W sumie w Błękitnych Pończochach były trzy dziewczyny, ale w końcu rozwiązano tę grupę, bo chyba okazało się, że nie jest zbyt potrzebna, mówił Marek Gaszyński, dziennikarz muzyczny. Później, po latach, Wojciech Korda, który został mężem Ady Rusowicz ostatecznie, tak wspominał tę historię romansu. Na samym początku Ada sympatyzowała, ale bardzo krótko, z Czeskiem Niemenem, zaś ja sympatyzowałem z Heleną Majdaniec. Najpierw było więc koleżeństwo, a potem pojawiły się, nazwijmy to, bliższe relacje, opowiadał Wojciech Korda. Jednak podobno Czesław Niemen specjalnie dla Ady Rusowicz pisał nawet piosenki miłosne. 1968 rok to już moment rozkwitu kariery Ady Rusowicz, kiedy otrzymuje nagrodę najpopularniejszej wokalistki roku. Rozpoczyna też współpracę z zespołem Niebiesko-Czarni. Czesław Niemen napisał dla niej kilka przebojów, jak na przykład Duży Błąd, Za daleko mieszkasz miły, czy Nie pukaj do mych drzwi. Rockowe, proste brzmienia to było coś, czym Ada Rusowicz prezentowała się jak najlepiej. Wraz z Heleną Majdaniec, która również należała do Niebiesko-Czarnych, rywalizowały z duetem śpiewających kobiet z Czerwono-Czarnych, Karin Stanek i Kasią Sobczyk. Cała ta czwórka jednak realizowała z powodzeniem marzenia o wielkiej karierze muzycznej. Najpierw oczywiście trzeba było podbić Polskę, ale później pojawiły się możliwości również podboju zagranicy i koncertowania w Europie. W latach 1968-70 wraz z Niebiesko-Czarnymi koncertowała we Francji, Belgii, Jugosławii, Finlandii i RFN. I właśnie powiedziałam Wam na początku, że jej styl śledziło bardzo dużo kobiet. Była inspiracją. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że trendsetterką, ponieważ zdecydowanie kreowała trendy. A to wszystko dzięki tym wyjazdom, ponieważ na przykład we Francji mogła kupić ciuchy, których w Polsce nie dało się zdobyć. Wraz z Heleną Majdaniec wybierały się na rajdy po sklepach odzieżowych, zakończone wielkimi zakupami modnych wtedy kreacji. Niebiesko-czarni występowali na przykład w paryskiej Olimpii, co było marzeniem wokalistek zespołów w Polsce. Tam też patrzyły, jak wygląda paryska ulica i trochę przenosiły to na polskie ulice, bo zdecydowanie kopiowano ich kreacje na tyle, na ile było to możliwe. Z zespołem Niebiesko-Czarni występowała do jego rozwiązania w 1976 roku. Następnie występowała ze swoim mężem Wojciechem Kordą w duecie Ada i Korda, jednak ten duet nie cieszył się aż taką popularnością. W 1980 roku wycofała się z pracy estradowej i postanowiła poświęcić się najważniejszej roli swojego życia, czyli macierzyństwu.
Rusowicz miała dwójkę dzieci, Bartłomieja i Annę. Były to dzieci ze związku z małżeństwa z Wojciechem Kordą, który tak zawrócił jej w głowie, że podobno dla niego skończyła romans z Davidem Bowie. Rusowicz poznała Davida w 1968 roku. Miała złamane serce przez Czesława Niemena i przebywała na Malcie. Wystąpiła w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki. Traf chciał, że wśród artystów z całego świata znalazł się 22-letni David Bowie. David natychmiast zwrócił uwagę na piękną Polkę. Zaczęli spędzać ze sobą coraz więcej czasu. Ona na chwilę zapomniała o rozterkach serca. Dla niego był to trudny okres, bo ukochany ojciec zmagał się ze śmiertelną chorobą. Między Adą i Davidem rosła wzajemna fascynacja. Artysta miał zaprosić nawet Adę do Londynu i razem spędzili tam upojny czas. Niestety jednak, kiedy zmarł ojciec artysty, para się od siebie oddaliła. David popadł w depresję, później się ożenił. Ada ułożyła sobie życie z Wojciechem Kordą. Po latach córka Ady, Ania, opowiadała, że Wanda Kwietniewska, przyjaciółka jej mamy, opowiedziała jej o romansie tej dwójki. Ponoć dziewczyna ma wśród pamiątek po mamie miłosny liścik, który napisał do Ady zakochany David. Wokalistka jednak nigdy nie opowiedziała swojemu mężowi, co działo się między nią a Davidem Bowie. Wojciech Korda do dzisiaj uważa, że takiego romansu nie było. Uważa, że jego żona spotkała się z gwiazdorem jedynie w windzie. Ada Rusowicz zmarła w 1991 roku w wyniku wypadku samochodowego. Stało się to dokładnie 1 stycznia. Wracała wraz z mężem i nowo poznanymi znajomymi z koncertu w Warszawie. Wypadek samochodowy wydarzył się pod Poznaniem i wszyscy oprócz Wojciecha Kordy zginęli. Została pochowana na cmentarzu Miłostowskim w Poznaniu. Po jej śmierci opiekę nad córką przejęło wujostwo, natomiast synem zajął się ojciec. Wychowywało mnie wujostwo, najpierw w Dzierzgoniu pod Malborkiem, a potem w Bydgoszczy, aż ciężko mi sobie wyobrazić, co by było, gdyby oni mnie nie wzięli. Jestem im wdzięczna, powiedziała w wywiadzie dla Zwierciadła Ania Rusowicz. Wyznała również, że przez te wszystkie lata po śmierci matki ojciec odwiedził ją tylko raz, rok po śmierci matki. Przyznała również, że kiedy ona się do niego wybierała, to nie zostawała wpuszczona do jego domu. I od lat nie ma kontaktu z ojcem. Szczerze mówiąc, nie potrafię tego zrozumieć. Ania Rusowicz, jak pewnie dobrze wiecie, jest wokalistką. Poszła w ślady matki. Mimo że ciągnęło ją w inne strony, to jednak muzyka chyba była w niej zakorzeniona. Od wielu lat dba bardzo o to, żeby pamięć o jej matce była ciągle żywa. Sama wielokrotnie została nagrodzona Fryderykiem. Przyznaję jednak, że w domu, w którym się wychowała, śmierć jej matki była tematem tabu. Będąc dzieckiem, nie znała nawet muzyki swojej rodzicielki. Nie zdawałam sobie sprawy, kim tak naprawdę była. Nie słuchałam jej płyt. To był temat tabu, bardzo bolesny. Nie pytałam więc, nie interesowałam się nią. Tak się czułam, jakbym urodziła się bez mamy. Jakby całe życie wychowywało mnie wujostwo, no i babcia, która umarła, kiedy miałam 12 lat. Dopiero po latach Ania nawiązała jednak kontakt ze swoim bratem. Postanowili zagłębić się w twórczość swojej mamy, przypominając sobie szczęśliwe dzieciństwo i muzykę, jaka im towarzyszyła. Kontrowersyjna sytuacja miała miejsce w 2012 roku, kiedy zarówno Ania Rusowicz, jak i jej ojciec mieli spotkać się na jednym festiwalu. Niemen non-stop, Ania jako gwiazda, Korda jako juror. Wybuchła afera, ponieważ Ania powiedziała, że nie wystąpi w festiwalu i ostatecznie zrezygnowano z Wojciecha Kordy. Ten protestował, nagłośnił sprawę w mediach, jednocześnie zapewniając córkę o swojej miłości. Jednak i to nie było w stanie zmienić jej nastawienia. Obecnie Wojciech Korda zmaga się z problemami zdrowotnymi i w prasie informuje, że potrzebuje pomocy od swojej córki. Ma nadzieję, że choroba spowoduje, że Ania się odmieni i wybaczy mu to, co wydarzyło się w przeszłości. Jestem ciekawa oczywiście też Waszej opinii na ten temat. Czy jednak ojcu należy się pomoc mimo wszystko, ponieważ jest ojcem? Czy jednak z tego powodu, że Ania nie mogła liczyć na jego uwagę, pomoc i wychowanie w dzieciństwie, nic mu się nie należy? Jestem bardzo ciekawa, jaka jest Wasza opinia. Na dziś to już wszystko. Jestem ciekawa Waszych komentarzy na ten temat, więc jak zawsze zachęcam Was do pisania. Pamiętajcie o subskrybowaniu mojego kanału, jeżeli chcecie mieć informacje o tym, że pojawia się nowy odcinek, to nie zapomnijcie też o dzwoneczku. Łapka w górę, jeżeli dzisiaj Wam się podobało i oczywiście widzimy się już niebawem. Dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć.